Witam, cześć moi drodzy. W ten niedzielny poranek, chociaż nie wiem kiedy wrzucę ten film, jakoś mi się kurde wydaje, że albo mi się tak wydaje, albo nie wiem, że w zeszłym roku już było normalnie się żyło, już nie było pandemicznie, a jakoś mi się wydaje, że ciągle ciemno jest. Znaczy no teraz jest po ósmej, nie, to już jest jasno, ale przed ósmą ma jeszcze ciemno. W tym Irlandia ma i tak to wszystko trochę inaczej, że tu są te dni trochę dłuższe. Widzieliście moje nagrania, sami niektórzy się pytaliście, i że czemu jest tak jasno. Tutaj o 11 wieczorem jeszcze potrafi być dość jasno. Ja rozumiem, że zima i musi być ciemno, ale jakoś mi się wydaje, że jest w tym roku wyjątkowo jak zawsze. Chcę jechać, może być puste przez 10 minut, to auto, rower, no ale na szczęście dzisiaj wyjadę stąd bez większego problemu. Dobra. Dzisiaj taka akcja, dzisiaj taki temat trochę triggerowy. Wiecie, często jak się robi materiały o uchodźcach, o tych sprawach, to się zaznacza takie, co, musi ktoś taki disclaimer robić, tak, ten psycholog. A to jest trochę wkurzające. Tak, ten psycholog, taki, nie wiem, psycholog, taki łysy, co ostatnio był znany na kanale, co mówił o Ukraińcach. Ja nie jestem przeciwko Ukraińcom, ja nie jestem tam rasistą tego, ale nie szlak trafia jak tam, no, no nie, to takie coś tu nie będzie. Po prostu będę wam mówił jak jest, a co ja myślę, co ktoś myśli, no po prostu mam tu. Niech sobie każdy myśli, co myśli, ale ostatnio mówiłem wam wiele razy, że w Irlandii rośnie napięcie ogólne do emigracji, emigrantów, tak? Nie mówię tu nas, nie? To my jesteśmy już inaczej traktowani, ale nawet do Ukraińców, znaczy do Ukraińców nie tak osobiście, w sensie personalnie, tak? Tylko ogólnie, że już za dużo, że czas zastopować, bo nie ma gdzie mieszkać tutaj, tak? I rzeczywiście rząd trochę tam zmniejszył chyba przyjmowanie, chyba czy już nawet przestał przyjmować, tak, Ukraińców, ale do Ukraińców, moi drodzy, Irlandia bardzo pomaga, oni mają tutaj sentyment, tutaj jest bardzo support duży dla Ukrainy, więc to jest trochę inna inszość, jeśli się o nich mówi, to ciągle jest taka delikatna sprawa, że tak, szkoda im, pomogliśmy dużo, Irlandia bardzo, bardzo, bardzo pomogła Ukrainie, więc stosunkowo do ilości, wielkości kraju, to Ukraina bardziej pomogła niż, nie wiem, Anglia. Więc to jest taki trochę delikatny temat, ale od paru miesięcy wzrósły tutaj ten, no, przyjmowanie uchodźców i teraz nie wiem, no z trzeciego, no nie z trzeciego świata, no z trzeciego też, no ze wschodu, w sensie z tego, z Middle East, tak? Tam nie wiem, to Syria zawsze mówię, ale to teraz nie wiadomo skąd i coraz pokazane są na internecie, są filmiki, możecie sobie na YouTubie zobaczyć, busy wypełnione właśnie, wiecie, przysłowiowe, młodymi facetami, no i wczoraj też w pracy pokazywali to u mnie tam w rejonie Santry, Ballymun, autobusy. Ja też jak ostatnio jechałem, widziałem właśnie to w centrum widziałem, jak widzę ludzi z komórkami przy autobusach, to nie, że tam wychodzą gwiazdy jakieś futbolu, tylko właśnie nagrywają te busy uchodźców z właśnie z jakiegoś tam Middle East, tam z jakichś tam krajów, nie wiem, w Syrii powiedzmy, bo ta Syria jest też tak na topie, no ale to wiadomo, to jest wymiksowane. Jest, to jest akurat już temat tutaj bardzo denerwujący Irlandczyków, bo tutaj wiadomo, to może to, że przyjmują Ukraińców, to tak trochę jest, no, ta wojna tego, prawdziwa wojna, czy prawdziwa, nieprawdziwa, no ale taka tutaj europejska, to się to też odbija wtedy na tamtych, tak, no bo dosłownie widać, że to jest, ci kurde, wiecie, faceci, już nawet nie chodzi o to, że to są młodzi faceci, czy skąd oni są, ale Irlandia jest w poważnym kryzysie, moi drodzy, kurde, nieruchomości, sam wczoraj tam czytałem, pozdrawiam oglądacza,
zapomniałem ich, mówiłeś mi, że nagrywałem z twojego domu, znaczy z twojego, przejeżdżałem przez obok twojego domu i tam znalazłeś nowe miejsce za tam 1850 czy coś takiego, czy 1900, czy 1800, jednopokojowe gdzieś tam. I byłeś chyba zadowolony jesteś, że znalazłeś, tak ogólnie, że znalazłeś, no bo ogólnie trzeba być zadowolonym, że się coś znalazło, tak? To mówisz na nowym osiedlu, tak, jednopokojowe. Takim jest kryzysie Irlandia, że ludzie cieszą się, że kuźwa znajdują coś za 2000 w ogóle do mieszkania, tak? 1800 ogólnie jest ta dobra cena, nawet za jeden pokój, tak? No. Więc w takim jesteśmy tutaj, kurde, kryzysie. Jest tutaj bardzo źle, jeśli chodzi o nieruchomości, i no, czyli o główne, bo to zjada was, wasze źródło dochodu. To jest główny powód, dlaczego też dużo osób wyjeżdża z Irlandii, dlaczego jest repolonizacja z Irlandii. Może ci Polacy, którzy powracali, jeszcze by tu zostali parę lat, no ale po prostu nie stać kogoś na utrzymanie, bo jak chcesz mieć rodzinę, jedna osoba nie pracuje. No i w takim całym tym bigosie wprowadzają właśnie migrantów. No i tutaj jest to, że są te dwie kwestie. Migranci z Ukrainy, tak już powiedziałem, oni są traktowani ulgowo i oni się tak czy siak asymilują. No niestety, no wiemy jak jest, wiemy jak te eksperymenty działają. Będzie ciężko. No będzie to ciężko tutaj, wiecie, Irlandczycy to nie są Anglicy. Oni są dość twardzi. Tutaj jakby się coś stało, broń Boże, by się coś stało, wiecie, jakieś coś tam, przewinienie, powiedzmy, nazwijmy to tak delikatnie, to Irlandczycy są, no potrafią zrobić boom, nie? Duży, tak? Powiedzmy, powiem wam tak, pamiętam, że kiedyś z 10 lat temu chcieli wybudować tutaj największy meczet, tak? I to tak chcieli budowali, bo w Finlandii nie ma meczetów. Są meczety, tylko meczety są takie w tych budynkach tutaj, tak? Nie ma takich meczetów jako kościół, jako... Wiecie o co chodzi, taki tradycyjny meczet. Nie ma czegoś takiego tutaj w Finlandii. A oczywiście muzułmanie tutaj w Finlandii sobie żyją fajnie, jest oczywiście ich dużo. I tu nie ma takich problemów, to jest przykład, tu nie ma takich problemów z muzułmanami, jak w Anglii, wiecie, cała ta radykalizacja. I tego jestem pewien, bo to też robiłem materiał na moich studiach, tak mówiłem jeszcze, kurde, studia robiłem parę lat temu. To, no bo ja studiowałem bezpieczeństwo wewnętrzne, to wtedy właśnie ten 2015, to był 16, to był popularny temat właśnie terroryzmu. No rozumiecie, więc dużo robiłem prac na ten temat, na ćwiczenia. No i tutaj skala jest bardzo mała, ale to też właśnie wynika trochę z... A muzułmanów jest dużo, to też wynika trochę z... No Irlandczycy jednak bardzo starają się tą jednak swoją kulturę utrzymać. Nie, na przykład jest kościół. Nie chodzą do kościoła, są obrażeni na kościół. Wiadomo, tutaj kościół, religia, no tutaj bardzo dużo złego się działo. Proszę sobie poczytać. Chyba, że nawet robiłem na ten temat kiedyś vlog. No tutaj trochę to było dziki zachód kiedyś, w złym znaczeniu, jeśli chodzi o kościół. Się odwrócili, ale ciągle trzymają, wiecie, jak osoba, która wam powie, możecie rozmawiać z kimś, powiem wam, że ma wywalone na kościół, ale z drugiej strony chrzest, bierzmowanie, no to tu są takie wydarzenia grube, wiecie, w kościele. Pogadają z księdzem, dają tam kopertę, święta muszą być obchodzone i no to takie rzeczy tutaj zostają, te kościoły są tutaj, to wszystko jest takie, to nie jest Francja, powiedzmy sobie, laicka. Niektórzy myślą, że, ja też słyszałem to w telewizji, że Irlandia jest laicka, no nie jest laicka do końca, tak. Jest to gdzieś tam w Irlandczykach ciągle ta kultura chrześcijańska, pomimo, że ta osoba nigdy nie pójdzie już do kościoła. No tak mówię, mniejszością, która chodzi tutaj do kościoła, to są travelersi, czyli irlandzcy gypsy. To jest taka paranoja. Więc tak. No i na wioskach oczywiście to trochę inaczej wygląda niż w miastach. Ale to tak wszędzie jest. Więc tutaj naprawdę nie ma problemu z muzułmanami. Jest dużo, ja znam dużo muzułmanów. Wiadomo, no w Anglii też ktoś będzie pracował z muzułmanami, nie będzie miał problemów, ale nie ma tu tego w sensie jakichś takich, no nie było tu jakiegoś zamachu.
większego, w ogóle nie było zamachu wynikającego, wiecie, jakichś przesłanek religijnych, tak, czy jakichś tam nie słysza się tym interesuje, jakiegoś mordu rytualnego, jakichś zamkniętych stref, tak, co możecie w innych krajach zobaczyć, jest duża populacja. No nie ma tutaj tego czegoś, nie? I to nie dlatego, że tutaj się ktoś, wiecie, no zawsze są jakieś wyjątki wśród muzułmanów, czy jakichś innych tam religii, czy czegoś, ale tu tego nie ma, bo to wynika też od Irlandczyków. Oni trochę jednak są, to jest inna inszość ludzi niż Brytyjczyków, no. Widać, że też można powiedzieć, że są twardzi i zakochani w swojej kulturze, ale gdzieś jednak bardziej zluzowani, a tutaj jest takie zjednoczenie wśród... No Irlandia jest małym krajem też, tak? No i tutaj jednak to jest bardziej takie swojskie, tak? Tu to widać, tak? Więc to pamiętam, że z tym meczetem 10 lat temu to wygrali Irlandczycy. Pamiętam, że to było w radio, w telewizji, te protesty ludzi, że nie chcą meczetu i tam ci co na muzypańska mówią, ale my żyjemy z wami w harmonii od lat, nic złego się nie dzieje. No i tam kobieta prosto, wiadomo, to są tam były takie osoby z rejonów Coolock, takie dosyć twarde, wiecie, Coolock, Ballymun, Finglas, to coś tak można porównać jak Sosnowiec, to jest nie w sensie, że źle, brzydko czy jakoś ten, tylko że to są ludzie tacy dosyć twardzi, ci co znają trójkąt dubliński, Coolock, Ballymun, Finglas, tak? Te rejony mają nieuczciwą, teraz jestem na Bali, te rejony mają nieuczciwą, nieuczciwe opinie, która wynika trochę też ze starych czasów. Jasne, tu są ludzie, których nie spotkacie gdzieś na Ridgewood czy na innych rejonach Dublina, ale to już nie jest to, co się działo kiedyś, tak? To nie jest to, co się działo kiedyś. I dlatego uważam, że to już jest nieuczciwe. To są też rejony, które są blisko centrum, więc są bardzo atrakcyjne dla ludzi. I no i właśnie ci ludzie tam protestowali, mówili, że nie, koniec, kropka, nie będzie koniec, bo wy tak zawsze mówicie, dosłownie teraz tak wiecie, tak mówię, jak to pamiętam, po prostu się śmiałem z tych wywiadów. Wy tak zawsze mówicie, potem nie będzie można będzie mięsa sprzedawać, nie można będzie tego, tamtego, no takie teksty były i będziecie tutaj, no nieważne co to mówili, ale no ja nie wierzę, że w to wygrają, powiedziałem, nie ma bata, no wybudują wam to i nie wybudowali. Wiecie, pamiętam, że to udowodnili tym, że prawnie to rozwiązali, że... bo takim tam gadaniem to i tak by mi to wybudowali, tak, ale prawnie, że po prostu nie mogli chyba udowodnić, że chcieli mieć dokładne udowodnienie, skąd pieniądze na ten meczet. I tu się okazało, że nie mogą wykazać, znaczy oni pieniądze mają, mogą wykazać, ale to są jednak źródła, które nie powinny widocznie być pompowane do Irlandii. No, więc taka jest teraz afera, są afery tutaj w Irlandii, cały czas żyje nieruchomościami. Irlandia i żyje właśnie tą migracją, wojną wiadomo, ale migracją i co, tak mówię, wczoraj byłem w pracy, no i było dosyć dużo oburzeni Irlandczyków, gadali, ja nawet nie wiedziałem, o co im chodzi, mówię, pokaż mi ten filmik, nie? Kolejny filmik i bo to kolejny z tych filmików, gdzie ktoś, wiadomo, ludzie nagrywają, jak te autobusy się zatrzymują i ci migranci z Syrii, powiedzmy, tak nazwijmy, wychodzą, tak? No i tu jest kwestia, zaczynają się, kuźwa, to ludzie nie mają gdzie mieszkać, oni przychodzą, mieszkają tam, dostają jedzenie, no i takie, wiecie, lecą te teksty, czyli rozumiecie, budzi się już ten nerw w nich, a to jest taki plan, że właśnie ich wsadzali wczoraj, ten filmik, to był ze wczoraj, czy sprzed dwóch dni, czy z zeszłego tygodnia ogólnie, do student villas, czyli do studenckich miejsc, to znaczy tam, gdzie studenci mieszkają. I teraz się zastanawiam, bo te miejsca, gdzie studenci mieszkają, to są bardzo drogie. To sobie wyobraźcie, jakie to są straty. W ogóle te hotele, pamiętam, już rok temu wam mówiłem, że niby hotele miały zrezygnować z przyjmowania uchodźców ogólnych Ukraińców i innych. Rząd im tam płacił, to się im opłacało podczas COVID-u, wiadomo, ale że zaczynają na tym tracić, tak? Więc na bigos, tak? Bigos jest z tym tutaj. Irlandia jest trochę uwiązana, bo Irlandia zrobi wszystko, co Unia Europejska jej powie, bo no Irlandia jest takim, jest na haczyku Unii od zawsze, od początku, bo to jest Irlandia jest takim przykładem, gdzie
że Unia działa, wiecie, biedny kraj, naprawdę biedny, po prostu wybił się w prosperity, takie no bogactwo, powiedzmy sobie, dzięki Unii, no bo oni tu wpompowali, Unia chciała po prostu udowodnić wszystko Irlandią. Irlandia miała być takim przykładem, no i w sumie się udało, no bo wiecie, to nie było ciężko zrobić super biednego kraju, no, Irlandia była biednym krajem. I jeszcze, wiecie, kraju, który ma kulturę angielską, tak, który mówi po angielsku, więc jest łatwiej, tak, jakoś to zasymilować wszystko, zrobić z nich, no, kraj bogaty, no, wpompowali masę pieniędzy i Unia jest uzależniona, dlatego z innych aspektów, pierwsze rzeczy jakieś tam, które się dzieją, no to są właśnie w Irlandii, że tutaj pokazane, że dało się coś zrobić, ale przez to też Irlandia się zgadza na wszystko, co Unia im powie. I to, jak ja wam zawsze mówię, że słucham Classic Hits FM, Noel Brady chyba tak się nazywa, no nieważne, on zawsze o 11, o 13 ma program i on kiedyś mówił, że właśnie rozmawiał z politykiem, tam wiadomo imienia nie powiedział, bo to taka rozmowa, wiecie, prywatna, że wcale już nie chcą przyjmować nikogo, tak? Już nikogo, wiedzą, że wydolność Irlandii jest słaba, jeśli chodzi o migrantów, już nikogo nie chcą przyjmować. No to się pyta, ale to dlaczego przejmujecie, jak ludzie już nie chcą, społeczeństwo nie chce, przegracie przez te wybory, tak? No i nie powiedział, ale to chodziło o to, że właśnie Unia, nie? Unia ich zmusza. Więc to jest tak, plusy, minusy, to mówię. Ja zawsze mówię, że Unia jako konstrukcja fajnie, ale są plusy, minusy, no coś za coś, zawsze coś, wiecie, to Irlandia wybiła się na bogactwie, znaczy wybiła się na tym, że Unia im pomogła, ale też Unia coś od nich wymaga, no i na to tak można patrzeć, więc fajnie się tak ktoś mówi, wiecie, też dużo tych osób, które są bardzo pro, wiecie, pomagać wszystkim, tak, tylko no, często to jakieś tam inne osoby zaznaczają, ale jakbyś miał mieszkać obok, czy właśnie w nocy widzieć grupy obcych osób, no to już nie byłbyś taki zadowolony, nie chciałbyś już tak, nie chciała, no i to tak zawsze zależy. Bogaci mówią średniej klasie albo biednej klasie, co mają robić, a czego sami by nie zrobili. Tak mówię, ja mam, powiem wam szczerze, gdzieś, czy ktoś tam jak myśli o mnie, podejmując takie tematy, bo to zawsze będzie, będzie tak, o, tamtego, tak, jesteś taki, tamten, no trudno, no tak sobie myślisz, tak. Ja też nie będę tutaj się tłumaczył tak, jak ja podejmuję takie tematy, bo je opisuję, to co się dzieje, ja wam zawsze mówię tutaj, tu nie ma symetryzmu w tym odcinku, po prostu ja mu opisuję, czym żyje Irlandia, co ja słyszę od moich znajomych Irlandczyków, co jest problemem tutaj, bo jest to problemem. I to nie jest ściema, oni tym żyją, to ich boli, to ich denerwuje i trzeba o tym mówić. No. Pozdrawiam was, trzymajcie się zdrowo, pa.